Cześć, nie spodziewaliście się mnie tutaj, co? Cześć. Mam nadzieję, że jesteście tak samo uśmiechnięci jak ja teraz. Słuchajcie, przygotowałem dla Was krótki filmik, gdzie sobie poćwiczymy. To, że teraz nie ma gdzieś tam zajęć w przedszkolu, to nie znaczy, że Pan Adrian o Was zapomniał. Dlatego też przygotujcie sobie koszuleczkę, spodenki jakieś wygodne, żebyśmy mogli te parę minut razem wspólnie ćwiczyć. Pokażę Wam ćwiczenia, które znacie doskonale już z przedszkola. Będą te ćwiczenia łatwe. Moi drodzy, jeśli coś będzie za szybko, spokojnie, daj sobie pauzę na filmiku. Staraj się zrobić ćwiczenie tak, jak ja gdzieś Ci przekazuję tę informację. Utrzymuj tempo, ale ćwicz też dokładnie, tak? Ok, ćwiczenia raczej są łatwe. Także powodzenia, zaczynamy. Moi drodzy, na początek zorganizujcie sobie miejsce do ćwiczeń, tak, żebyśmy mieli troszkę przestrzeni, żeby w nic się nie uderzyć, ok? Żeby było bezpiecznie. Dobra, moi drodzy, na początek już 20 sekund sobie biegniemy w miejscu, bieg z wysokim unoszeniem kolan i jedziemy. Hop. Wysoko kolanka, rączki pracują, hop, 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 hop. Staram się jak najwyżej podnieść kolanka, jak najwyżej. Wysoko, wysoko, wysoko. I kto szybciej, kto szybciej. I 3, i 2, i 1, dość. Ok, i od razu jedziemy, moi drodzy, 10 paracyklów. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, już kolejne ćwiczenie. Przechodzimy do uniku podpartego na przemiastu na wyrzuty nóg. Do tyłu przez 10 sekund. I uwaga, i 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dość. Ok. Teraz, moi drodzy, już sobie stoimy. I uwaga, na przerastone krążenia ramion w przód. 10 sekund. 6, 5, 4, 3. 2, 1, dość. I uwaga, to samo od razu w tył teraz ramiona. I 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dość. Ok, moi drodzy, wymachy ramion teraz do przodu na skos i do tyłu. O, proszę bardzo, już ćwiczymy. Staraj się ćwiczyć razem ze mną cały czas. Ok, dobra. Teraz klaszczemy przed sobą i klaszczemy za sobą. Hop. Ok, wystarczy. Dobra, moi drodzy, kolejne ćwiczenie. Tym razem wymachy ramion góra-dół. Proste rączki staram się zachować. Wysoko ręka do góry. Fantastycznie. Moi drodzy, siadzie prostym. Teraz rączki w bok, nóżki do góry i wytrzymuję sobie 10 sekund. Liczymy. 10, 9. Pamiętajcie o prostych kolanach, ręce wyprostowane. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wystarczy. Następnie, moi drodzy, znowu teraz na siedząco próbujemy dotknąć palcami rąk do nóg. Pamiętaj, jeśli nie dajesz rady, wystarczy, że Twoje ręce będą jak najbliżej palców u nóg. Nie musisz ich dotykać, jeśli sprawia Ci to tutaj duży ból, tak? Czyli może to być taka wersja, jeśli czuję tutaj odpowiednie napięcie, przytrzymuję sobie, tak samo ćwiczysz razem ze mną, liczę sobie do 10 sekund. Jeśli potrafię, staram się dotknąć palców, wytrzymać, również liczę do 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rozluźniamy nóżki. Kładziemy się na plecki teraz. I moi drodzy, rowerek już jedziemy. 20 sekund. Staram się pięknie uginać cały czas jedną nogę. Hop.
I 3, i 2, i 1. Dość. Ok, wystarczy. Dobra. I znowu moje drodzy, próbuję tym razem złapać. Znowu nóżki przytrzymać 10 sekund. Hop. Tak jak mówię, jeśli nie potrafisz, palce rąk jak najbliżej palców stóp przytrzymać. Z delikatnym tutaj napięciem, delikatnie, jeśli boli tutaj pod kolanami, pamiętamy, ma delikatnie boleć, też nie można przesadzać, żeby nas bardzo bolało, ale próbujemy jak najbliżej. Kto potrafi, ja wiem, że większość z Was potrafi, przytrzymuje i łapie za te palce. 10 i 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dość. Ok, stajemy teraz. Gimnastykę już mięśni szyi, ok? Głowa góra, dół, tik-tok, ok, hop, przecząco na boki. Świetnie. Staram się teraz uchem do ramienia, tylko uwaga, nie podnoście mi ramienia do góry, tak się nie liczy. Musi być ucho do ramienia, hop. Jak najbliżej staram się przybliżyć to łóżko, hop. Drugie łóżko bardzo powoli, nie śpieszę się. Hop. I znowu. Znowu ramienia. Hop. I drugie ramię. Hop. Słuchajcie, teraz staram się zrobić dwa okrążenia na jednej nodze, kręcąc się w prawo. I potem zmieniam nogę i dwa okrążenia w drugą stronę. Czyli hop. Dwa okrążenia w prawą stronę. I uwaga, zmiana nogi, druga noga. Hop. Świetnie. Przechodzimy teraz do przysiadu podpartego. Teraz ćwiczenie będzie polegało na wyrzucaniu nóg obu nóż do tyłu. Tak samo 10 sekund już ćwiczymy, ok? I uwaga, gotowi? Przygotować się i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dość. Ok. Moi drodzy, robię teraz świecę piękną. Wiem, że też piękne świece potraficie robić, także już nóżki do góry. Próbuję łapać za bioderka jak najwyżej, kto potrafi. Hop, świetnie, wyprostowane nóżki przytrzymać. Przejść znowu do leżenia. I jeszcze raz już robimy świecę. Hop. Można trzymać rączkami bioderka, kto potrafi. Stajemy sobie już w rozkroku. Teraz kłon do przodu robię, rączkami do ziemi, pogłębiam, prostuję tułów i jeszcze raz powtarzam, pogłębiam, całe ręce staram się położyć na ziemi, prostuję plecy, prostuję tułów i jeszcze raz pogłębiam kłon. Ok, hop, świetnie. Moi drodzy, teraz staram się lewym łokciem do prawego kolana dotknąć, hop. I to samo prawy łokieć do lewego kolana, czyli to właśnie po skosie tak to ma wyglądać. Hop, 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 hop. Spróbujcie wy teraz, hop, hop, hop. Ok, fantastycznie. Następnie, moi drodzy, robimy skłon tułowia w przód. Staramy się na prostych kolankach dotknąć ziemi, przytrzymać. Ok, rozluźnić i jeszcze raz powtarzamy to samo. Kolana złączone, nogi proste i do ziemi. Ok. Moi drodzy, na koniec już. Z tych ćwiczeń, które dzisiaj były, chciałbym, żebyście zrobili cztery ćwiczenia, które robiliście ze mną. Także spróbujcie teraz sami je wykonać, liczcie sobie je powoli od 10 w dół. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!